Lecimy, lecimy, moi drodzy. Mówię wam tak, challenge jest taki. Ląduję i jeżeli zginę, nie mając żadnego killa, to od razu wyłączam tą grę i nie gram. To jest pierwszy mecz dzisiaj w PUBG i jeżeli tak, to ostatni. Do widzenia, elo. Także tego. Siema, nowy Wataha. Jaki Wataha? Nie no, ze Sosnowca jest, mówię wam serio. Myśmy go wzięli z OLX-a tam parę lat temu. Bo chcieliśmy kotka, ale nie chcieliśmy żadnego ze sklepu, ani nie wiadomo co, tylko od kogoś, kto chce po prostu oddać pod opiekę. No i na OLX-ie babka mówi, że się tam okociły. To się chyba tak mówi, że się okociły. No i że odda chętnie komuś. Myśmy takiego maluszka wzięli, który miał wtedy, nie wiem ile miał, z miesiąc. Taki maciupeńki był. Czy tam dwa, nie wiem ile on tam miał. Czekaj, musi być plecak jakiś. Tu nie ma plecaków żadnych? Może nie być. A ty co? Czekaj, rząd, gdzie ma kobiety, Polakom po 3000 sobie... Nie wiem, o czym ty mówisz. Zirik, o czym ty godasz do mnie? O czym ty godasz, synek? Dobra, bierzemy plecak. Plecak jest git. Musimy troszkę więcej amunicji. Auć. No będziemy musieli uciec z tej wyspy, bo my jesteśmy, zobaczcie, to jest nowa mapa. My jesteśmy na takiej wyspie. To się nazywa Farma Wind Farm. Czyli jest tutaj bardzo dużo tych wiatraków. No i one oczywiście generują tutaj prąd. Sztrom, no i ten sztrom jest pewnie do tego miasta. Pewnie stąd jest zasilane miasto. Na pewno to tak działa. Miasto, które jest tam trochę zalane przed nami. Może mostem przebiegniemy. Chociaż nie, bo ten most prowadzi... On jest tak... Kurde, dobra, bo my musimy samochód jak najszybciej znaleźć. Więc musimy i tak przepłynąć. Ale jak? No przecież nie... O Jezu, dobra, moment. Dobra, musimy do miasta iść. To jest... A nie ma tutaj motorówki jakiejś na brzegu? A jest coś. Dobra, mam. Ile zapłaciłeś cła za przewiezienie kota Sosnowca do Polski? Nic, ale koszta, które ten kot w swoim życiu już nam wygenerował. Nie mówię o tym, że trzeba karmić, bo to karmić, kuwety, wszystko trzeba kupować, lekarzy. Ale chodzi o to, ile on już popsuł rzeczy, że tam kurwa jakiś mebel podrapał czy coś i to trzeba było odkupić. Fajny jest, no ten akurat bardzo ładny, bo mieliśmy do wyboru takiego kotka z króciutką sierścią, taką krótką, że jak go tak głaszczecie, to tak jakby taka szczotka, wiecie o co chodzi, nie? Taka, no, albo właśnie takiego z długą sierścią i on faktycznie wygląda jakby to był kotek taki troszkę rasowy, ale bo ma taką długą sierść ładną, błyszczącą. I ta, co ciekawe, on tej sierści za bardzo nie gubi, bo są koty, które gubią tą sierść jak popieprzone, nie? Że po prostu no, wszędzie zostawiają. Ten co prawda gdzieniegdzie tam coś może zostawia, ale nie aż tyle. Aha. Wysiadłem. Aha.